Chciałem poinformować Państwa, że w dniu 6 sierpnia zakończyła się procedura konkursowa i w dniu 6 sierpnia zostało powołanych dwóch dyrektorów naszych jednostek ochrony zdrowia. Pierwsze to jest dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie został pan Andrzej Kwiatkowski, a dyrektorem Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego imieniem profesora Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy został pan Mariusz Kwaśny. W dniu dzisiejszym pan Mariusz Kwaśny objął już obowiązki. Byłem rano, spotkałem się z załogą tego szpitala psychiatrycznego w Żurawicy. Został tam przedstawiony i sądzę, że te jednostki no, będą pod tym kierownictwem dobrze prowadzone. I tu chciałem jednoznacznie zaprzeczyć, bo takie są gdzieś tutaj informacje prowadzone na terenie Rzeszowa i nie tylko Rzeszowa, że zarząd jest zwolennikiem szczególnie prywatyzacji pogotowia ratunkowego wojewódzkiego. Ja jednoznacznie dementuję to. Właśnie robimy to wszystko i te zmiany, które zostały zrobione, został odwołany dyrektor, powołany nowy, po to, żeby rzeczywiście, jeżeli będzie konkurs na ratownictwo medyczne, żeby to pogotowie było tak przygotowane, żeby ten konkurs wygrało, nie tylko w dotychczasowym zakresie, ale być może również, żeby poszerzyło swoją działalność na powiaty ościenne tegoż województwa. I taka jest nasza kierunek i na pewno z nowym dyrektorem w tym kierunku on tworzy plany, on będzie te pogotowie rozwijał. Ja liczę na zrozumienie całej załogi, że w takim właśnie kierunku idziemy. I wierzę, że tak się stanie, że jeżeli rzeczywiście konkurs będzie ogłoszony, bo tu też się dyskutuje, czy będzie to połowa roku 2015, czy może dopiero 2016, obojętnie jak będzie, mamy rok na to czasu, żeby rzeczywiście przygotować to pogotowie i żeby to pogotowie rzeczywiście nie, te obszary nie były objęte przez pogotowia prywatne. To jest nasza wola, a innej tak naprawdę my nie mamy.